W tej chwili większość udziałów produkcji wodoru mają spółki Skarbu Państwa, dlatego że w tej chwili wodór się produkuje i jednocześnie w większości konsumuje od razu w rafineriach i spółkach, które produkują nawozy i też do tego zużywają wodór. I to są głównie spółki Skarbu Państwa w Polsce, stąd jest taka sytuacja. Jednak w przyszłości powinno tak być i prawdopodobnie tak będzie, że wodór będzie produkowany właśnie metodą elektrolizy z udziałem odnawialnych źródeł energii. Więc tutaj spółki, które mają w swoich aktywach odnawialne źródła energii, naturalnie będą także do tego dokładały produkcję wodoru w godzinach, w których będą produkowane nadwyżki energii i w ten sposób wodór także będzie magazynowany. Rozwój gospodarki wodorowej, niskoemisyjnej, to znaczy związanej z zero albo niskoemisyjną produkcją dwutlenku węgla, jest ściśle związany z odnawialnymi źródłami energii. To znaczy w Polsce przybywa mocy odnawialnych, jak i w całej Europie, które są niestabilne. To znaczy produkują energię w momencie korzystnych do produkcji energii elektrycznej warunków atmosferycznych. Stąd jest potrzeba w momencie nadwyżek tych energii, produkcji tej energii, jest konieczność magazynowania wyprodukowanej energii elektrycznej. I niekoniecznie najlepszym sposobem magazynowania są baterie elektryczne. Raczej nie w przypadku wielkoskalowej produkcji. Stąd wodór może służyć jako magazyn energii. To znaczy, produkując energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w nadwyżkach, zużywamy tę energię w elektrolizerze do produkcji wodoru z wody. I później ten wodór jest kompresowany i w postaci gazowej bądź w postaci ciekłej może być przechowywany w zbiornikach albo pod ziemią, w kawernach solnych albo w wyeksploatowanych złożach. I potem tenże zmagazynowany wodór może służyć do produkcji energii elektrycznej w momencie jej największego zapotrzebowania. I tę energię elektryczną można produkować w ogniwach paliwowych, wodorowych w tym przypadku. Ogniwa paliwowe już są stosowane, przykładowo są stosowane w pojazdach i samochodach osobowych i autobusach, czyli pojazdach komunikacji miejskiej i pojazdach ciężkich i długodystansowych. I pojazdy ciężkie i długodystansowe oraz miejskie to jest główny sektor odbioru prawdopodobnie tej technologii ogniw paliwowych, wodorowych ogniw paliwowych. Dodatkowo ogniwa paliwowe mogą służyć po prostu jako źródło energii. Szczególnie korzystne jest to jako backup power, czyli źródło zasilania awaryjnego, przykładowo w elektrowniach. Czyli ogniwa paliwowe mogą zastąpić tradycyjne generatory diesla, bądź mogą funkcjonować jako zasilanie awaryjne w centrach danych, czy w innych miejscach, w których potrzebne jest natychmiastowe zadziałanie źródła w przypadku jakiejś awarii.